Cześć, tu Ola z Bricks for Kids. Dzisiaj razem zbudujemy żółwia. Potrzebne nam będą podkładka, 3 klocki 2x6, 12 klocków 2x4, 1 klocek 2x3 i 1 klocek 2x2. Kolory nie mają znaczenia, ja akurat użyję głównie zielonych i pieskowych. Do pierwszego etapu potrzebujemy podkładkę, 2 klocki 2x6 i 3 klocki 2x4. Zaczniemy od tych większych elementów. Przyczepiamy je 5 oczek od brzegu podkładki obok siebie. Następnie pierwszy z mniejszych klocków przyczepiamy na środku boku dłuższego tego klocka i dwa przyczepiamy odwrócone w tą stronę. Następnie potrzebujemy znowu 3 klocki 2x4, kolejne 3 do zbudowania skorupy żółwia, też w tym samym wymiarze i jeden większy, 1 2x4 i 1 2x3, które będą szyją. Zaczniemy od tych trzech elementów, które ułożymy w ten sam sposób, podobnie jak po tej stronie, to będą nogi naszego żółwia. Teraz zrobimy skorupę. Zaczynamy od tego najdłuższego elementu. Przyczepiamy go na środku w tą stronę i wszystkie trzy elementy odwrócone przyczepiamy obok. Szyję przyczepiamy z dwóch elementów połączonych ze sobą w ten sposób i doczepiamy je na środku przy skorupie. Ostatnim etapem będzie dokończenie skorupy. Potrzebujemy 2 klocki 2x4 i 1 klocek 2x2. Zaczynamy od klocków większych. Przyczepiamy je na środku naszej skorupy i ostatni element na sam środek, tak żeby stworzyć całą właśnie skorupę żółwia. Dzięki za wspólne budowanie. Mam nadzieję, że to nie było dla Was zbyt trudne i do zobaczenia na kolejnych zajęciach.